Nad pogórzem Przemysko-Dynowskim powoli wstaje dzień. Jedziemy pełni obaw i niepewności do miejscowości, w której już za kilkanaście dni wielka impreza, młodzieżowy klub Nowin. W ramach tej imprezy jedziemy realizować film o Birczy, bo właśnie nasze kroki w tamtą stronę skierowaliśmy. Jaka jest Bircza, jaka jest jej historia i współczesność? O tym wszystkim powiedzą nam jej mieszkańcy. Kiedy wieczorem będziemy wyjeżdżać, będziemy wiedzieć wszystko lub niemal wszystko. Na razie nie wiemy jeszcze nic. Może zaczęlibyśmy od tego, że przedstawiłby się pan, ponieważ my pana znamy. Ale nie będą wszyscy znać, którzy będą pana oglądać. Jestem Józef Winiarski, urodzony 7.4.1919 w Bircy, tu zamieszkałem. Przed wojną byłem instruktorem przysposobienia lolniczego. Podczas okupacji na tartaku pracowałem i w gospodarstwie ojca. Po wyzwoleniu tak się złożyło, że trzeba było wziąć karabin i bronić tej miejscowości, prawda, tego terenu, władzy ludowej. Czyli od wyzwolenia był pan związany z lewicowym ruchem? Tak, to jeszcze przedtem byłem związany z tym ruchem podczas jej okupacji, prawda. Ale myślę o PPS-ie. Tak jest. Od którego roku? Od 1944. I od 1944 roku, jak dowiedzieliśmy się, był pan w szeregach milicji. Tak jest. Był pan zastępcą komendanta? Początkowo zastępcą komendanta, później komendantem posterunku. A jak to się stało, że pan awansował na komendanta? To wtedy nie potrzeba było awansu. Wtedy po prostu każdy się bał tego awansu. Każdy uciekał od awansu. A nas zostało tutaj koło 50 takich młodych ludzi, że uważaliśmy, że trzeba jednak myśleć o tym, nie o jakimś awansie, prawda, o czym nikt nie myślał, tylko żeby po prostu ubronić ten teren od po prostu od bandy faszystowskiej, prawda. No i to jest tak, w żadnym awansie tutaj nie była, prawda, mowa, bo to było piekło po prostu, piekło ludzi ci, którzy, prawda, kiedyś żyli jakoś zgodnie. Nagle stali się sobie wrogami. No to jest wina, prawda, nie tych ludzi, tylko wina, prawda, inteligencji ukraińskiej, prawda, wszystkim księży, prawda. Ale w każdym razie przetrwały. Bo trzeba powiedzieć jedna rzecz, prawda, że ludność ukraińska, prawda, i ludność polska, prawda, zwłaszcza ci starsi, tu jedni drugim sobie pomagali podczas okupacji. Pomagali i żyli, prawda, zgodnie, no ale później... Prawda, diametralnie się zmieniło. Zmieniło się, prawda. Czyli za ten okres Bircza jako pierwsza w województwie przemyskim została odznaczona Krzyżem Grunwaldu. Czy pan mógłby nam krótko opowiedzieć jakiś jeden bądź kawałek dnia z tamtych czasów, które panu najbardziej utkwiły w pamięci? No po prostu śnią mi się tego, ale... Do dziś. Do dzisiaj, prawda. Myśmy utrzymywali po prostu posterunek na terenie tutaj Bircy, pomiędzy Sanokiem a Przemyślem. I, prawda, ten posterunek jeden w terenie tutaj utrzymał się. No były takie straszne chwile, na przykład jak Borównica, niedaleko miejscowość, prawda, tam byli nasi, prawda, milicjanci, jak Michalski, Biganowski i inni, prawda. I napad na Borownicy i zniszczenie całej wioski, prawda, w straszny sposób, prawda, barbarzyński, prawda.
No takich chwil był więcej, no przecież był na samym Bielczywą trzy napady, prawda? Duże. Duże napady, no gdyby, ale trzeba powiedzieć jedno, że gdy żołnierz bił się na prąci, to tutaj, prawda, myśmy potrafili utrzymać to. A później, i Bircze obroniliście przed zniszczeniem? Przed zniszczeniem, ale byliśmy nie obronili, gdy był, prawda, później po, prawda, po zwycięstwie nad Niemcami. Pół wojska przecież tutaj bronił się. I także po prostu żołnierze byli wymieniani, bo nie, nerwowo nie wytrzymywali, nie wytrzymali tutaj. No zresztą cmentarz jest, prawda, świadkiem tego, jak, prawda, jaka to była straszna walka. No to był kolega, starszy kolega, który, prawda, był komendantem posterunku w Czechatynie, brał udział w obronie posterunku tam w Borównicy. Następnie tutaj w czasie akcji, prawda, wspólnie z wojskiem, prawda, zginął, prawda. Od niedaleko proszę jest znów Michał Syneczku, to jest sierżant Wojska Polskiego, który, prawda, znów zmarł, prawda, ale przedwojenny podoficer, prawda, z Jasienicy Sobczyńskiej. Tu jest 40 kilku, prawda, żołnierzy, a zwłoki, prawda, większa część zwłok, prawda, została wzięta na cmentarz do Przemyśla, jak też rodziny, zwłaszcza z Poznańskiego, rodziny te zwłoki wzięli na cmentarze, prawda, swoje, prawda. No a wiele zwłok leży na cmentarzach, prawda, nieznanych. Lasa, jak kapitan, prawda, kapitan Więc i inni, prawda, i nie wiadomo gdzie nawet zwłoki, a zginęli tutaj. Byli uprowadzeni przez bandy? No w czasie walk, prawda, w czasie walk, prawda, niektórzy wycofali się żołnierze, to mówili, że właśnie dowódcy, prawda, tam zginęli. Tu jest jeszcze jeden cmentarz, prawda, na górze, prawda, tam urmowcy leżą. Ponad 15 urmowców i 5 milicjantów. No mamy jeszcze cmentarz w Kuźminie, jak też w Żuchatynie, prawda? Też cmentarze, prawda, wojskowe. No to tych grobów za dużo, prawda? Za dużo tych grobów jest i dlatego o tą ziemię dzisiaj trzeba więcej dbać, ażeby pamięć po prostu i uczcić tych, którzy tutaj przyszli i zginęli, prawda? Jesteśmy przy obelisku żołnierzy KBW. Zginął oficer i trzech szeregowców. Pan to pamięta? Pamiętam, tak, bo właśnie tutaj na tym terenie byli, prawda? Walczyli i razem chodziliśmy, prawda? I w tych lasach, w tych lasach po Malawy zginęli. Znał ich pan? Znałem, tak. Znałem. Dobry panom. Widzę, że stoicie, obserwujecie. Obserwujemy, bo jesteśmy na emeryturze tu. Już na emeryturze? Już na emeryturze przedwczesnej. Wszyscy? Wszyscy. Pan też? Nie. Widzę, że pan w roboczym ubraniu, ale to nie znaczy, że na emeryturze nie można jeszcze pracować. Tak, kręcimy taki reportaż o Birczy. Tak. Panowie jesteście z urodzenia Birczanie? No ja nie. Ale pan tu mieszka, tak, teraz. Mieszkam, tak. Pan? Ja mieszkam tu. I ja też mieszkam. Co panowie powiecie o tej miejscowości? No co możemy powiedzieć, że nie ma szczęścia. Do czego? Nic się nie buduje. Nie ma funduszy. Jest traktowana po macoszemu, mogłem tak powiedzieć, ze szczerym sercem. No po prostu, jak pan wiedzie, ten blok postawiony ile lat temu? Aha, to już... Poza tym jest więcej. Ten gog wystawili. Ten wojenny jest. To się ładnie... Wystawili, czyli kto wystawił? Znaczy państwo, no to przecież państwo wystawiło. No przecież. I sądzicie panowie z tego, co na co dzień obserwujecie, że tu jest stagnacja, marazm i nic się nie dzieje? No, tak można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Nie ma funduszu. Nie ma funduszu. Nawet lekarza można powiedzieć, że jest lekarz, przecież teraz, to przedtem był lekarz z prawdziwego zdarzenia, przecież nie było mieszkania dla niego. Poszedł, dostał działkę w Krasiecinie, buduje się w tej chwili jego żona dentystką. Proszę dzisiaj z zęba wyrywać albo zaplombować. Nie ma lekarza ani dentysty? No lekarz jest, w tej chwili jest felczer, jeszcze tutaj mieszka bardzo długo u nas już.
krąży jeszcze na nim można się upierać. No lekarz jest też młody, przyszedł dosyć nawet... Dentysty w ogóle tak. Dentysty wcale nie ma. No jest pani dentystka, ale nie wiem dlaczego. A panowie sądzą, że dlaczego tak jest, jak jest? Trudno nam powiedzieć, dlaczego tak jest. Wrócić się do władz, no, mówią, że no, nie ma dentysty, no i nikt nie chce przyjść, prosta sprawa. Czyli, że mieszka się wam tu trudno, źle? Zaopatrzenie tak przede wszystkim kiepskie mamy po prostu. Zaopatrzenie przede wszystkim też. Jeden sklep mamy mięsny, która kolejka się tam nie kończy wcale. Jak stoją ludzie, tak stoją. Proszę przyjechać, jest dostawa towaru mięsa, co się tu dzieje, proszę zobaczyć, przyjechać. Tak kolorowo... czyli jakie perspektywy panowie widzą? Ja nie wiem, może... Żadnych nie widzę. Żadnych. Nic się nie da zrobić. Nic się nie da zrobić. Był tutaj raz, w którym to roku był Jaroszewicz u nas. No, troszkę się po nim coś zrobił, widać pan. Widzi pan tu troszkę elewacja, gdzie było trochę porządku się porobiło. No, tak częściej ktoś do nas zagaszał, ja pan to może być, żeby coś był. Dziękuję panom. Proszę uprzejmie. Mam przed sobą pierwszego sekretarza Komitetu Gminnego Partii Mariana Pępusia i naczelnika gminy Władysława Kaczmara do sekretarza z pytaniem bardzo ważnym. To nam wychodzi z rozmów z mieszkańcami. Jaki program organizacja partyjna, gminna organizacja partyjna stawia, przyjęła na ostatniej konferencji co do rozbudowy, bądź też nie tylko do rozbudowy, ale do polepszenia standardu życia mieszkańców. Jakie macie plany na najbliższy okres i perspektywicznie? Tak, to co już powiedział naczelnik wcześniej, że no, sama miejscowość Wircza i inne miejscowości w tej gminie były bardzo no, zaniedbane przez wiele, wiele lat, wystartowały później, były ogromnie zniszczone. Stąd też i potrzeb jest bardzo dużo w tej gminie. Nie w sposób w tym okresie trudnym, jaki jest w tej chwili kraj, no, rozbudzać aspiracje społeczne, że zrobi się dużo, skoro nie ma środków i możliwości. Niemniej jednak założyliśmy w programie naszym na konferencji gminnej, ostatniej, przede wszystkim trzy sprawy. Są to sprawy oświaty, poprawa warunków bazy oświatowej, jak również i mieszkaniowej dla nauczycieli. Następnie poprawa funkcjonowania służby zdrowia, jak również zaopatrzenia wody, konkretnie samej Birczy, bo jest to problem rzeczywiście w tej chwili, a na pewno będzie problemem bardzo narastającym w najbliższej przyszłości. Trzy podstawowe, sądzę, najważniejsze punkty programu partyjnego. Oświata, służba zdrowia i woda. Co pan na to? Jak wygląda realizacja? Może rozpocznę o budownictwa oświatowego. Więc zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej udało nam się wprowadzić dwa zadania do realizacji w latach 88-90. Chodzi o szkołę podstawową w Birczy z przedszkolem na 120 miejsc oraz domem nauczyciela na 8 rodzin. W tej chwili naszym zastępczym wykonawcą jest Związek Państwowych Gospodarstw Rolnych w Przemyślu, z którym mamy spisaną umowę, a sprawy opracowania dokumentacji technicznej zlecone zostało do Biura Planowania Budownictwa Wiejskiego w Przemyślu. I aktualnie została opracowana koncepcja urbanistyczno-konstrukcyjna budowy szkoły. ZTE zostanie opracowany do miesiąca kwietnia, względnie maja. Cała dokumentacja zostanie opracowana do końca grudnia bieżącego roku. Także w tym roku można wejść z pracami ziemnymi po zatwierdzeniu ZTE. Wstępnie wykonawcą tych prac będzie PBROL Szubsko. Była taka narada, została podjęte pewne ustalenia w Urzędzie Wojewódzkim w listopadzie. Ja ze swojej strony zobowiązałem się tutaj zwerbować dla tego przedsiębiorstwa 40 pracowników miejscowych, którzy dojeżdżają do pracy poza teren gminy oraz zabezpieczyć nadzór techniczny, średni nadzór techniczny. W tej chwili
zebrałem już nazwiska ludzi dojeżdżających, robotników z naszego terenu i mamy tutaj powołać taką grupę robót PBROL. Wyznaczone też jest dwie działki pod budowę tego zaplecza. Chciałem tutaj powiedzieć, że opracowany został program, plan zagospodarowania przestrzennego całej gminy i centrum Birczy, gdzie te zadania zostały ujęte. Jest działka zabezpieczona, mamy pozwolenie znaczy jest zgoda na przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze. Budowa tych szkół wiąże się ściśle z uporządkowaniem gospodarki wodno-ścikowej. Co w tym myśmy temacie zrobili? Został opracowany program ogólny kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gminy Bircza. Obecnie zespół projektowy prywatny robi dokumentację techniczną. Do oczyszczalni będą sprowadzane ścieki nie tylko z tych obiektów szkolnych, ale miały być też z osiedla mieszkaniowego, który jest w planie obok tego placu, gdzie będzie budowana szkoła, oraz inne obiekty, jakie będą budowane w samej Birczy, choć bank spółdzielczy ma wejść w tym roku do realizacji. Jeżeli chodzi o wody, mamy tutaj ujęcie grawitacyjne na Kamiennej Górce, które nie wystarcza, nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Ujęcie to jest administrowane przez Wojewódzki Zakład Usług Wodnych, który go będzie budował. Niemniej jednak została opracowana opinia hydrogeologiczna do prowadzenia wody do miejscowości Bircza przez Chemkop w Krakowie w ramach czynu społecznego. Wartość tej opinii wycenia się na 180 tysięcy złotych. I w tym temacie doprowadzenie wody chodzi o przyznanie nam dotacji, załatwienie naszego wniosku przez Wydział Rolnictwa i WUZIR, o której pisałem, no bo jak nie będzie środków, nie możemy prowadzić dalszych prac. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, sytuacja może trochę się poprawiła jedynie w Żochatynie, w ośrodku zdrowia, gdzie został przeprowadzony bieżący remont i został zatrudniony felczer medycyny. Natomiast w samej Birczy trwa kapitalny remont budynku ośrodka zdrowia, który jest administrowany przez ZOS w Przemyślu. My ze swej strony musieliśmy przeznaczyć w tym budynku GOK-u, w którym jesteśmy, 4 pomieszczenia oraz odstąpić 2 mieszkania na gabinet stomatologiczny i mieszkanie dla stomatologa. Ale niestety od roku czasu pani, która prowadziła ten gabinet, jest na urlopie macierzyńskim, później na wychowawczym i praktycznie ludzie muszą dojeżdżać z Birczy do sąsiedniego ośrodka zdrowia w Krasiczynie, względnie Dubiecka, czy nawet na teren województwa krośnieńskiego. No są tutaj wnioski, postulaty mieszkańców, by budować w czynie społecznym nowy ośrodek zdrowia z izbą porodową. No pewno kiedyś była izba porodowa do roku chyba 62. Wniosek jest może i słuszny, byłby to budynek nowoczesny. No niemniej na ten cel środków obecnie nie otrzymamy, dopiero po zakończeniu budowy Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Można to realizować w ramach czynów społecznych, no ale czy zbierzemy tyle pieniędzy? Na razie no, nie został powołany komitet społeczny, będziemy przy tym temacie też no, podejmować jakieś konkretne działania. Panie naczelniku, z tego co słyszę z wypowiedzi pana, widać optymistyczny koniec, no części przynajmniej tych problemów. Czyli jakie perspektywy panowie widzą? Ja nie wiem, może żadnych nie widzę. Żadnych. Nic się nie da zrobić. Nic się nie da zrobić. Był tutaj. Nic się nie da zrobić. Trzeba by na pewno. Bo tu właśnie buduje się osiedle ZBL-u, w którym to osiedlu już za parę lat mieszkać będą mieszkańcy Birczy. Na tych łąkach stać będą śliczne jednorodzinne domki. Przynajmniej miejmy nadzieję, że tak będzie.
A te nadzieje możemy mieć, bo oto osiedle nadleśnictwa stoi. Wspaniałe bloki z komfortowymi wewnątrz mieszkaniami. No a to ośrodek zdrowia w remoncie. Miejmy nadzieję, że remont nie potrwa długo. Już za parę miesięcy przyjmować będzie lekarz. A to miejscowość Rcza. Tu właśnie jesteśmy. Gmina spółdzielnia obiecuje już niedługo w tym miejscu wspaniały paropiętrowy dom handlowy. W tej chwili pan prezes obiecuje, że dom handlowy już niedługo stanie. O tu właśnie. Szyld głosi, tablica, że jest to gminna spółdzielnia. I pan jest prezesem zarządu. Tak. Zgadza się. Może się pan przedstawi, bo... Nie znamy pana imienia i nazwiska. Adam Niżnik, prezesem od 1982 roku. Czyli 5 lat. Co pan powie o firmie, którą pan kieruje? No chcę powiedzieć, że lata 84-85 prosperowaliśmy dobrze. Z tego jest tutaj tablica. Zajęliśmy pierwsze miejsce miejsca gospodarności. No mamy działalności takie jak działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna. Produkcja. No, kultura? Kultura również. Kluby rolnika. Klub rolnika, nowoczesna gospodyni. Mam pytanie od razu. Modne zresztą, drugi etap reformy już prawie, że mamy. I czy to jest GS dochodowy? Tak, no w tym roku, za 87 rok planujemy gdzieś w wysokości 12 milionów, czego to było wkładem i załogi, i zarządu. No towary były z rodzinnictwa, jak również pomogły nam towary poza rodzinnictwem. Obawiamy się, że ten rok będzie trudniejszy, bo jak wiemy, pracujemy na terenie górzystym, środki transportu wyeksploatowane w 70%, no, z czego dowodem również był brak teraz paliwa. No, przed świętami to zachodziła nawet obawa, że można postawić samochody na kołki i przejść do, jak to mówię, dawnego przewożenia wozakowego. Ale... My przynajmniej znamy, panie prezesie, jedną formę waszą działalności wspaniałą, czego zazdroszczą wam w okolicy, mianowicie doskonałego chleba. Degustowałem go przed świętami. Dzień dobry pani. Pani jest kierowniczką, jak słyszałem, tego zakładu. Tak, jest. Czy może nam się pani przedstawić? Rogal Kazimiera. Bardzo mi miło. Proszę pani, interesuje nas cykl produkcyjny najlepszego, jak słyszeliśmy, chleba w województwie przemyskim. To znaczy, pracujemy na 3 zmiany. Jest 13 osób w produkcji. Ranna zmiana zaczyna się od godziny 4 do 12, druga od 12 do 20 i od 20 do 4. Jak to wygląda? Najpierw przywodzi się mąkę i co się z nią robi? Mąkę, przysiewa się mąkę, no i później sporządza się rozczyn, no i zaczyna się już technologia, tak, zaczyna się już później proces technologiczny. Jak on wygląda? Może nam pokazać? Co dalej się robi? Kadzie już widzimy. No i włącza się mieszałkę, mąka z przesiewacza przechodzi do mieszałki, mieszałkę się włącza, no i w ten czas zamiesza się ciasto. I dalej co? Ciasto później musi rosnąć i podprowadza się kadź tam pod tabulę i następuje proces rośnięcia. Proszę pana, czy chleb dlatego jest dobry tak bardzo z tej piekarni, że pracują tu z wyjątkiem pana same kobiety? Powiedziałbym, że teraz mąka jest bardzo zła. 15% jest obniżona, żytnia, 5% pszenna. Jeżeli się prowadzi dobrze kwasy, to jeszcze ten chleb wyjdzie dobry. A jeżeli kwasy są przygnite, to chleb niedobry.
To tylko można panu pogratulować tak doskonałej opinii waszego chleba w całym województwie, bo słyszałem, że jeżdżą tutaj aż z Przemyśla od czasu do czasu, żeby kupować chleb. Jeżdżą i kupują od nas i mówią, że bardzo u nas smaczne. No ale nie jest ta mąka co dawniej. Proszę pana, a ja mam taką prośbę do pana. Ja wiem, że przed wojną była taka norma technologiczna sprawdzania chleba. Mianowicie wbijało się rękę w świeży chleb i on miał minutę na to, by dojść do... No teraz... Możemy to spróbować? Teraz też, to samo. Możemy to spróbować, przed kamerą, doskonale. Możemy zademonstrować. Z całą ciężarem przycisnął. Proszę. Chleb wraca do pierwotnej normy. Proszę państwa, nie minęło nawet 10 sekund. Może ten chleb jest... Proszę go przekroić. Może on jest, proszę pana, z gumy po prostu w środku. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jest rozkrojony, świeży, z pieca. Proszę. I nie jest to rzeczywiście guma. Gratuluję panu szczerze. 53 zł na godzinę. Ile to daje miesięcznie po 30 latach pracy? Po 30 lat pan pracuje, prawda? Ile pan teraz zarabia miesięcznie? Zarabiam 21-22. Wszystkich pieniędzy? Wszystkich. Z dodatkami, z premią, ze stażowym, ze wszystkim? Tak jest. No premia, no to co 3 miesięcy premia jest. Co 3 miesięcy. Także to bardzo mało. W tym roku odchodzę już na emerytury, tu nie ma z czym się chwalić. Ale widzi pan, że tam z tyłu stoi pan prezes GS-u. Słyszy to i jest szansa. Zapytamy go się zaraz, co on na to. Zapytamy się, co na to. Wie pan, rzeczywiście, panie prezesie, po 30 latach pracy to są niskie zarobki dla takiego znakomitego specjalisty. Zgadza się, o tym myślimy. W związku z powyższym, że pan Urban stara się o ten, jak to na pewno wyrównamy i pójdzie z takim portfelem, że będzie zadowolony. To jest pana własnością? Nie, to jest młyn GS-owski. Teraz użytkuję go jako wajencji go mam. Od roku czasu. I pan tu był wcześniej kierownikiem, a teraz pan nim zarządza tak na trochę prywatny rachunek? No tak, bo po prostu lepiej się opłaca. W GS-ie nie było takich możliwości zarobków, jak teraz są. I mąka tu leci prywatna, czy na państwowe zlecenie? Więc dla rolników na wymianę mam i dla GS-u też na zlecenie, dla PSZ-ów też przemielam. Czyli jak te koła się kręcą tak całą dobę, to ile może wylecieć kilogramów mąki? No na dobę to jest mało, 15 ton tylko przemiału mam. To jest mało? To jest mało. Ale nie widzimy kolejek, żeby stali rolnicy tu w kolejce, a pod takimi młynami, gdzie nie gdzie widać kolejki. No to jest styczeń, który jest miesiąc po prostu nieproduktywny. W ogóle jest bardzo mało ruchu w miesiącu styczeń. A kiedy najwięcej? No to święta wielkanocne, Boże Narodzenie i czerwiec, lipiec. To jak nowe po prostu będzie zboże, to rolnicy stare się usuwają z domu. Ale muszę się pana zapytać, ile pan tak wychodzi na czysto z tego młyna? No na razie 45 tak. 45 tysięcy? Tak. No przedtem miałem 12, to różnica jest. Jest. A ile pan osób zatrudnia? No tylko ja jestem i tata co na pół etatu. No a gdzie dyrektor główny księgowy? No to się nie opłaca w prywatnym przedsiębiorstwie. Czyli drugi etap reformy tu widać? No prawie trzeci. Już trzeci? Już trzeci. Przy, na przy żniłami się mieli, no i na święta, i na jedne święta, i na drugie święta. I jest to dobry młyn? Zadowolony jest pan z usług? No nawet można wyszedł. Nie przypala mąki? Nie. Ani gdzieś tam z boku nie ucieka? Nie. Nie. Czyli wszystko jest dobrze? Nic tego się nie założyło. Dziękuję bardzo. Pan lat pracuje w tym młynie? A już ponad, tutaj 20, a w ogóle u młynarczej ponad 40. Czyli można powiedzieć, że pan jest już mistrzem młynarstwa? No ja w zasadzie ojciec też był młynarzem, tu już tak z rodu. Czy kierownik tego młyna to pana syn? Tak jest. Czyli rodzina jest tutaj zatrudniona? No to tylko ja i on. My wiemy o tym, że tu ani dyrektorów, ani głównych księgowych nie ma. Tak. Jaka to firma? To jeszcze lwowska. Z którego roku są te urządzenia? To przedwojenne. To przedwojenne jeszcze jest. Ale wszystko sprawne i chodzi dobrze. A to reszta to jest nowe. To już jest powojenne.
A to ten jedyny mniemnik, to jest przedwojenny. Czyli ile nitek tu jest, czy nie wiem, jak to się fachowo nazywa? To jest, on zastępuje śrutownik, to jest mlewnik, ale śrutuje tylko zboże dla rolników, bo tamte to już wytwarzają mąki, a to tylko śrut. I tu są dwa takie ciągi, które mąkę mierzą. Tak jest, to jest dwa podwójnych, czyli cztery pojedynczych. Znaczy ja, moje nazwisko jest Durys Władysław, jestem z Państwowej Inspekcji Handlowej, okręgowy inspektorat PIH w Rzeszowie, oddział wojewódzki w Przemyślu. I z tego co wiem, był pan w niektórych sklepach na terenie Birczy? Tak, po prostu przeprowadzałem lustrację, jedną z form kontroli pod kątem zaopatrzenia i przygotowania. I pan się zaopatrzył w tym sklepie? Tak, u siebie. W tym sklepie. Ale nie widzę dużo kupujących. To do połowy raczej z rana, bo to jest sklep czynny od 6 do 12. A mleko, śmietana, masło to u pani? Tak, tak. Ale też nie widzę. Mleczko jeszcze jest, śmietana też. Mleczko jeszcze jest. Zajdzie tylko jedna. Ale sądzę, że woli pani sprzedawać mleko w butelkach. Niż tak, ale rzadko przychodzi, tylko w woreczkach. Ile z jednej paczki pęka worków? No to się zdarza. W 240 mlekach 5-6. Tylko, a czy olej sojowy to jest w ciągłej sprzedaży? Jest. Pani, czy tylko dziś? Nie, jest. Dostajemy w czwartek burze pakowe, przed świętami w tej chwili jest sojowy. Rodzynki w dwóch rodzajach. Tak. A czym one się różnią? 900 zł i 1300. A które kubańskie? Te czarne? Te po 900 zł to jest drugi gatunek. Po 1300 zł. A czego pani brakuje? Na co ludzie uskarżają się, że nie ma u pani? No to wie pan, w tej chwili no z takich rzeczy mamy raczej wszystko, bo mąki wszystkie są gatunki, kasz, ryż, cukier. Ryż jest też, tak? Cukier jest, tak, tylko w pół metra. Ale chodzi mi o torebki kilogramowe. Czy mogłaby pani przynieść 1 kg ryżu i jedną mąkę? Tutaj do wagi. Chcielibyśmy sprawdzić, czy u pani kilogram ryżu to jest kilogram na wadze. Chociaż sądzę, że to pani nie paczkowała. Tylko dostaje pani już? Tak. To jest nawet 1001 gram. Więcej. 1 gram więcej, czyli pewno na torebkę. Ale tu za to jest 1 gram mniej. Jedno deko. No zdarza się. Jak zapewne słuchy już pana doszły, realizuję film o Birczy. Bardzo chcę, żeby pan nam się przedstawił. Ja wiem, że pana tutaj wszyscy znają, a może jednak nie wszyscy. Moje nazwisko Łokaj Tadeusz. Pracuję na stanowisku nadleśniczego na leśnictwie Birczy. Proszę pana. Z historii starożytnej wiem, że kiedy Neronowi podobała się jakaś małżonka jednego z swoich przyjaciół, czynił go swoim głównym łowczym. Znakiem głównego łowczego było poroże jelenia wywieszone nad jego domostwem. W związku z czym stąd jest powiedzenie, że żona przyprawiła komuś rogi, bo on jechał do pusz, a tymczasem żona była wolna. Czy to wiszące poroże, proszę pana, to jest znak, że ktoś panu przyprawił rogi? Więc poroże, które tutaj wisi, symbolizuje, że w nadleśnictwie Bilcza dużo polujemy i jest to jedno z trofeów strzelonych, powiedzmy, na przestrzeni ostatnich paru lat. Jest to jednocześnie taka wizytówka nadleśnictwa, szczególnie dla gości dewizowych, którzy bywają tutaj i chcą polować. Macie takich gości, tak? Czy te dewizy wpływają panu i pana pracownikom do kieszeni bezpośrednio, czy? Więc w polowaniach pośredniczy Orbis i pieniądze wpływają w markach, w dolarach do Orbisu. Leśnika jest utrzymanie ciągłości lasu, a więc podstawowe prace to jest zalesianie, odnawianie nieużytków, pielęgnowanie tych młodych upraw, a dopiero czymś takim finalnym jest usuwanie starego drzewostanu czy lwy. Pielęgnowanie drzewostanu i starych upraw. Rzeczywiście.
Czadaje. Czy w ogóle mieszkańcy mają z nas jakiś pożytek? No więc uczestniczymy tutaj w życiu gminy, w życiu Wilczy. Świadczymy szereg czynów społecznych na rzecz tego środowiska. Przede wszystkim pomagamy w budownictwie drogowym, z którego my również korzystamy. Idą na to kwoty rzędu milionów złotych. No, oddawanie mieszkań to również z jednej strony dla pracowników, a z drugiej strony są to przecież mieszkańcy Wilczy. Uczestniczymy w pracach na rzecz sportu i trudno powiedzmy w tej chwili wyszczególnić wszystko to, co my tutaj robimy. Ale żyjecie życiem miejscowości. Żyjemy życiem tej miejscowości, ponieważ nie można inaczej. To gdyby nie zdarzali się wśród nich, powiedzmy to sobie po imieniu, kłusownicy. Pan tych osób pewnie bardzo nie lubi. Co pan o tym może powiedzieć? Tak, kłusownictwo jest plagą w dziedzinie łowiectwa. Jest to ciężki problem do rozwiązania. Na tym terenie kłusownictwa dużo nie ma, z tego względu, że tereny są w zasadzie bezludne. Natomiast przypadków kłusownictwa jest mimo to sporo. Jest to głównie wnykarstwo. To są te pętle druciane. Tak, pętle druciane zakładane na drzewach. Wykopywanie powiedzmy z nor, borsuków, lisów. Tego typu historie. To nie są, drodzy państwo, zdjęcia z Suchauze ani z Lamezon. To nie są również zdjęcia z żadnego żurnala o wspaniałych wnętrzach mieszkalnych. Tak nie mieszkają mieszkańcy Warszawy. To nie jest dom w Rzeszowie i nie w Przemyślu. To jest dom pracownika nadleśnictwa w Wilczy. I nawet nie pana nadleśniczego. Zwykłego pracownika. Nic się nie da zrobić. Jeden z panów na rynku w Wilczy powiedział. Czy naprawdę? Ubiegłego roku. Tak. Pan pracuje w nadleśnictwie od ilu lat? Ja pracuję od 5 lat. Jestem mistrzem na warsztacie samochodowym i na pilarkach. Pani też w nadleśnictwie pracuje. A kiedy zawarliście związek małżeński? Bo widzę efekt tego związku. 2 lata temu. A i macie mieszkanie no, w miarę ładne. Pani czym się zajmuje? Ja jestem referentem do spraw transportu. Liczę kierowcą płacy, rozliczam karty. Pani też z Wilczy? Nie, z Korzeńca. Czy to jest na terenie gminy? A gdzieście się państwo poznali? Przypadkowo właśnie. Wilczy. Przypadkowo w Wilczy? Przypadkowo. Na zabawie czy też w innej? Na dyskotece. No mieszkacie tutaj, bo widziałem również mamę czy... Nie, to tylko przychodzi pani z dziecko. Przychodzi, a wy mieszkacie w tym... Tak, mieszkamy sami. Ile ma lat Pociecha? Pociecha na podarowaniu. To jest ono czy ona? Anna. Dziewczynka. Dziewczynka, jak ma na imię? Aneta. W planie jest następne? No, na pewno, ale nie na razie. Nie na razie, trzeba odpowiedzieć. Jeśli warunki są ku temu, żeby jeszcze po jedno dziecko się postarać, ale to jeszcze trzeba odczekać o rok, dwa. To dużo wysiłku kosztuje takie postaranie. Ile pani zarabia w nadleśnictwie? No, około 16. A pan? Około 20 tysięcy. Z premią, z przystojnym, z wszystkim 20 tysięcy. Co państwo powiedzą o tej miejscowości, o Wilczy? Może pani bardziej, bo rodowity Wilczanin zawsze będzie chyba mówił dobrze.
Ja akurat się poszczęściłam. Już mam za mąż, mam mieszkanie. Ale tak chodzi mi o warunki, na przykład co można wieczorem tu robić w Bircie, o zaopatrzenie. Zaopatrzenie nie jest najlepsze, bo trudno cokolwiek kupić, nawet takich rzeczy podstawowych jak sery, ryby. Tego no, po prostu trzeba nie ma. Tak, jeździć aż do Przemyśla. A natomiast z kulturą no, też nie najlepiej, ponieważ nawet jakieś zabawy, jakieś dancingi, coś takiego, że na przykład pójść się rowerem, nic takiego nie ma. Przywitać, pożegnać, a Państwo nie przedstawili się. Jesteśmy Państwo Czyżykowie. A imiona? Maria i Adam. Czyżykowie, tak. Zapraszamy serdecznie 24 na imprezę. Czy można się zanudzić? Nie ma co robić. No, kto się chce nudzić, to zawsze się będzie nudził, nawet jak będzie w Warszawie. Taki gok, jak tutaj jest, Gminny Ośrodek Kultury, gdzie jest pięknie wyposażony Klub Prasy i Książki Ruch, który już kilkakrotnie zdobywa pierwsze miejsce w województwie w różnych konkursach, gdzie są różne sekcje zainteresowań. Filatelistyczna, fotograficzna, sportowa, turystyczna. Także propozycji jest bardzo dużo. Masę ludzi tu przyjeżdża na spotkania. Ja chętnie akurat uczestniczę, bo mnie to interesuje. I radiosteci, i historycy. Ale ciekawe, że na przykład na te spotkania przychodzi bardzo mało osób. 8, 12, młodzież, kilku starszych. Więc skąd to odczucie, że to jest nuda? Jeżeli ktoś nie chce przyjść na to spotkanie, to czyja to jest wina? Czy wina tego, który organizuje, czy wina tego, który nie uczestniczy? Chyba tu jest jakiś błąd, że no nie chcą uczestniczyć. Nie chcą korzystać z tych ofert, które stwarza czy Gminny Ośrodek Kultury, czy organizacja sportowa, czy młodzież. Zobaczymy, proszę Panią, taki film o Bircie, jak ona wygląda, jak ludziom się tutaj żyje. I przyjechaliśmy, będąc w SKR-ze, przyjechaliśmy również do Pani, żeby zobaczyć wewnątrz i porozmawiać. Pani urodziła się w Bircie tutaj w tak, tym domu? Tak, mieszkałam i urodziłam na Bircie. W czasie napadów byłam tutaj, jak banda grasowała, jak się 3 razy Bircia paliła. Nawet byłam małą dziewczynką, chodziłam do 3 klasy, jak napad był na Bircie, to z placówki wojsko krzyczało, żeby im pomóc, żeby dać im wody, bo się lufy w CKM-ach zagrzali. Proszę pana, małą dziewczynką, mieszkaliśmy tutaj, jak zakonnicy są, przyszłam, wzięłam 2 bańki wody, nabrała powyżej żarlaka leśniczego, nadeszłam na górę i podała mi wody. Ogień siarczysty był. Padło u nas tyle żołnierzy, tyle ludzi walczyli dzięki temu naszemu Miniarskiemu, który był komendantem milicji, bronił nam do ostatka i nas nigdy nie opuścił. A przede wszystkim za to, że nasz pan Miniarski tyle się starał, co mógł, ludziom pomagał i wszystko, i myśmy żołnierzom też pomagali, cośmy mogli, co nam tylko się ostarczyło, strasznie to dużo ludzi poległo. I do dzisiejszego dnia żyjemy, pracujemy i z obowiązków się państwo wywiązujemy jak najbardziej. I państwo nam pomagają. Duże pani ma gospodarstwo? 3 hektar 21 ar pola mam własnego i hektar dzierżawy. A ile, w ile osób mieszkacie, czy w ile 8 rodzin? 8 osób, 2 rodziny, córka i dzieci. Zięcia nie ma na razie tu, a ja mąż i tu, i druga córka i syn. Czy mąż z panią gospodarzy, tak, czy pracuje gdzieś? Nigdzie nie pracuje, pracujemy tylko na gospodarce. I syn pomaga, 18 lat. Tyle. A co by nam pani powiedziała jeszcze o teraz o Bircie, takiej jaka jest? Bo są różne zdania, że tu jest dobrze, że jest źle. Jak pani to widzi z perspektywy tego małego gospodarstwa i skromnego budynku? Zdałoby się szkołę u nas troszkę lepiej wybudować, bo takiej szkoły nie ma. Ta szkoła stała jeszcze przed wojną.
jakoś naprawdę tą szkołę wybudować, ale tak się zdaje. To jest za mała szkoła, to internat, we dworze tam, teraz ta szkoła, ta jest szkoła przedwojenna. Dałoby się też, o tak na u nas, takiego kosztu się remontowało, organy się sprawiało. No to ludzie dawali, czy tam po 5 tysięcy, czy po 4 tysiące. No i ksiądz to robił, no i tak samo, gospodarze by też pomogli. Ile na przykład czy coś pomóc, ale trzeba było wszystkim ludziom. Z całej ulicy pierwsze, trzeba było wszystkim tak robić. I pomóc. Naprawdę, że te blok postawili, zdało się jeszcze te szkoły. O, gdyż przychodzę do gminy, to trzeba, to mnie załatwią, poproszę. Załatwią, nie mam pretensji do nikogo, do pana sekretarza, czy do nikogo nie mam. No i troszkę trudności z tymi nałozami. I bardzo bym prosiła tak naprawdę, żeby u nas w Skarze przestali pić alkohol. Bo po wypłacie jak jest 10, to już tydzień czasu się kara Boże dzieje. Pijani dzień w dzień chodzi. To bym bardzo prosiła, żeby to wpłynęli na to. W Skarze? Tak, w Skarze tutaj nie dojdzie. Trochę to wziąć do tego się. I tak wewnątrz, w zakładzie? W zakładzie, w godzinach pracy, wieczorami. Jest pan prezesem SKR-u. Jestem prezesem zarządu spółdzielni od roku 1986, od 1 stycznia. Pracujemy tutaj wspólnie z kierownikiem ZUM-u, który jest członkiem zarządu, oraz główna księgowa pani Makarowska Weronika też pełni funkcję członka zarządu. Czym głównie SKR się zajmuje w Mielcu? Głównym tutaj źródłem naszej działalności są usługi mechanizacyjne świadczone na terenie całej gminy poprzez zakłady usługowe, które mieszczą się w terenie, czyli we wsi Żochatyn oraz Brzuska i tutaj w miejscowości Bircza, gdzie jest główna baza zakładu usług mechanizacyjnych. Mieszkuję w Bircy, w pięknej gminie, jeżeli chodzi o geografię, o położenie i pod tym względem w ogóle nie wykorzystamy. Proszę pana, ile pan ma gruntu? Może zaczniemy od gospodarstwa. Na czym pan włodarzy? Bo pan jest głową rodziny i właścicielem gospodarstwa. Jestem głową rodziny, właścicielem gospodarstwa i pełnomocnikiem nieistniejącego formalnie, zgodnie z dzisiejszymi przepisami zespołu. To taka jest prawda. Gospodarujemy na 60 hektarach z siostrą i z bratem. Czyli taki zespół rodzinny? Tak, tak. Nieoficjalnie. Nazwijmy to spółka. O. Bo zespół już jako taki nie istnieje, więc... A jest to spółka po prostu rodzinna. Te maszyny, które widzieliśmy na podwórzu u pana, to jest własność spółki? Nie. Kombajn? Kombajn tak, ale te wodze to już jest osobista sprawa. Własna. Czyli jest własność spółki i własność... Jak pan wychodzi finansowo na tym gospodarstwie, w spółce? Finansowo? Jest to dobra pensja. Dobra? No bo dobra pensja, w POM-ie mówiono nam, że to jest 26 tysięcy. 26. Ja panu powiem tak. Kiedyś zarabiałem więcej od wojewody. Teraz zarabiam więcej od naczelnika. Wojewoda nam mówił, że zarabia 70 tysięcy. A darmo na samochód? To jest 4 lata. To jest 500 000 rocznie trzeba dojść do tego. Jeszcze się sprzeda, ale on nie sprzedaje. Ale nie musi wykupić za 5 000 000, prawda? Ja muszę za 5 000 000 kupić tego poloneza. Poloneza pan musi? Nie. Gdyby. Myślę, że wojewoda jeździ poloneza, nie maluchem, nie wiem. My te 3 mieszkańców Bircy na rynku powiedziało nam, że jest tak fatalnie w Bircy, że żadnych perspektyw nie widać, nic się nie robi. Jest zaopatrzenie złe, żadnych rozrywek. Czerń.
Tak, oczywiście można znaleźć wszędzie w Polsce, a uważam, że nie, nasz region na pewno nie jest najgorszy. Na pewno. Ani w województwie, ani w Polsce. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę najlepsze województwa. I zrobić tutaj dużo rzeczy jednak, mimo wszystko. A dużo by jeszcze można było zrobić. Dużo nie zrobiono, oczywiście. Wiele zależy od nas, od zwyczajnych ludzi chyba. Od mieszkańców. Nie od tych tam, nazwijmy to. Od władzy. Od władzy. Ale tu byśmy musieli wrócić do referendum, gdzie właśnie była demokracja. Dwa punkty. Tak. I gdzie wszyscy uważają, że za demokracją trzeba być. Ja jeden uważam, że nie. Bo nie wszędzie dorośliśmy do demokracji. My w Lublinie, na studiach. I żona jest też po studiach? Tak. I pracuje razem z panem? Nie, to jest... Podział. Podział, tak. I to jest, czyli jest główną przygodą? To może ładnie zabrzmi, wie pan, dla tych dziewczyn, które się boją... No jest taka akcja, żona dla rolnika. O tak, i tutaj moja żona była czystą propagandą, bo nie ogląda wcale tak często mojej gospodarki. Czas dużo nie ma, bo czwór dzieci, to prawda, ale gdyby te dzieci odchowała, to będzie miała więcej czasu jak ja. Chłopcy. Takie poza rolnicze, własne, może z czasów studiów jeszcze pozostało? Dwie rzeczy właściwie, sport i świat. Znaczy, turystyka? Tak. A co pan zwiedził? Może w Europie to jeszcze on nie został cały zachód, czyli on na lefu w stronę Hiszpanii, a właściwie tutaj to już wszystko będzie. Znaczy może nie tak dokładnie, spenetrowane dokładnie mam Bułgarię, w miarę dokładnie Rumunię. Grecję to tylko pobieżnie, tutaj kontynent bez wysp, bez niczego. Jugosławia tak średnio. Już z czasów gospodarowania tutaj, czy studenckich? Tak, w tym roku byłem w Grecji na wakacje. To panu mówię, że nie widzę Jugosławia bez spółki po prostu. Jest to mija, dla mnie mija to się z celem życiowym, z sensem życia w ogóle. Gdyby panu przyszło podsumować ten kawałek swojego życia, co by pan powiedział? Jest ono udane? Tak, tylko tak podsumowuję go co roku, jak się staje, szczególnie w styczniu, kiedy akurat moja rocznica urodzin jest i co roku jestem o rok starszy, wie pan? I właściwie jestem zadowolony z życia, tylko dziś mi uciekło 4 lata. Naszemu rozmówcy uciekły z życia 4 lata, a nam ucieka czas, bo jeszcze mamy tyle spraw do zobaczenia, do pokazania. A tu dzień chyli się ku końcowi. Tam za chwilę będziemy. PGR w Birczy. Pięknie położony, zresztą tak jak i cała miejscowość, pośród pagórków, pogórza Przemysko-Dynowskiego. Ah!
Dzień dobry pani. Dzień dobry. Sądzę, że jest to albo PGR, albo jakiś inny zakład. Zakład PGR Łodzinka. I jaką macie specjalizację? Hodowla owiec. Widzę tu bardzo wysokie numery, 336, 900, ile jest? Tysiąc matek, a 1002 dało jako jagniąt. Czyli mniej więcej jedna matka to jedno jagnię, nowe? Tak, nowe. Ale dzień dobry pani. Słyszeliśmy, że był tu kiedyś zakład rolny PGR, a teraz podobno tu wkroczyła Republika Brzostowska. No chyba tak. Czyli Iglopol. Tak. Od kiedy? Od 1 stycznia najprawdopodobniej coś takiego jest u nas. Ale to najprawdopodobniej, czy rzeczywiście tak jest? To znaczy tak jest, ale do nas jeszcze wiele nic takiego nie dotarło, to znaczy tam... Czyli nic się nie zmieniło na razie? Na razie nic. Słyszałem, że nawet jeszcze pieczątki stare są. Tak, wszystko jest po staremu. Tablica, wszystko, tak jak był zakład. A nowych szefów żeście już poznali? To znaczy dzisiaj był jakiś tam pan, ale się nam nie przedstawił, ale chyba w najkrótszym, znaczy najszybciej to... Poglądał i pojechał tak. Dalej. I rozumiem, że się bardzo z tego cieszycie, że weszliście w tak duży kombinat rolno-przemysłowy. Każdy by się cieszył, więcej Iglopol. Zarobimy, nie? No, każdy się będzie cieszył. Naprawdę? No. A czy było jakieś głosowanie załogi, czy to tak się wzięło? Znaczy się były jakieś tam zebrania w dyrekcji. Ale pani nie uczestniczyła w tym? No, znaczy nie byłyśmy tam, ale ponoć kierownik tam był na tym zebraniu. Ale jesteście zadowolone, że będziecie w Iglopolu? No chyba tak, każdy. No ja jestem. My, no duże nadzieje, że to wszystko zostanie zrealizowane, kiedy wejdzie na nasz teren przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe Iglopol w Dębicy. Powoli wchodzi? No wchodzi. Zostały przyłączone do tego przedsiębiorstwa PGR-y, zakłady rolne, jakie są na naszym terenie, a zakładów tych jest 5, które zajmują 9% powierzchni ogólnej gminy. Miało to być kierownictwo tego Iglopolu w Birczy. No, złożyło się tak, że kierownictwo jest w Dynowi. Byliśmy dzisiaj z sekretarzem na rozmowach ferm stalu u dyrektora Dudy, który został naczelnym takim dyrektorem tych PGR-ów i ferm stalu, przedsiębiorstwa. Byli obecni dwóch zastępców z Iglopolu. No i jeszcze sprawa się waży. Jak wygląda wykonanie programów poprzednich? Czyli może inaczej sformułuję pytanie. Co wykonaliście z poprzednich programów? Ja myślę, że tak, że co nam się udało tutaj na tej gminie zrobić, to to, że do wielu miejscowości, do których przedtem no, praktycznie nie można się było w żaden sposób dostać, dojeżdża już autobus, kursują autobusy. To może tego nie widać na co dzień, ale ja jak jestem tutaj już 8 lat, to właśnie w tym okresie zrobiono wiele dróg. Mam tu na myśli nawet takie miejscowości jak Huta Brzuska, Brzeżawa, Leszczawa Górna, Leszczawka, Łazy. Do tych miejscowości praktycznie nie było żadnego dojazdu. W tej chwili są drogi utwardzone, wręcz niekiedy asfaltowany, gdzie kursują autobusy. Oczywiście, że nie zadowala to w sposób dostateczny jeszcze mieszkańców, bo ilość tych autobusów jest niedostateczna i niewystarczająca, szczególnie jeśli chodzi o dni świąteczne. Niemniej jednak, gdybyśmy popatrzyli z perspektywy, na tym odcinku zrobiono duży postęp i to trzeba powiedzieć dużym wysiłkiem wszystkich mieszkańców całej gminy, a szczególnie tych miejscowości. Budowano te drogi przede wszystkim w czynie społecznym. Przy poparciu oczywiście tutaj administracji gminnej, jak również i władz wojewódzkich. To by był jeden problem. Drugim problemem takim szerszym, który może nie do końca, ale prawie udało się zrealizować, to są scalenia gruntów ornych. Może również nie jest to odczuwalne jeszcze tak przez mieszkańców, niemniej jednak poprawa struktury użytków rolnych, gospodarstw jest tego widocznym efektem. Również prace rekultywacyjne, które są co roku robione z dużym nakładem, to znaczy budowa dróg dojazdowych do pól, karczowanie nieużytków, budowa przepustów, mostów i tak dalej. Jest to również tutaj spory
wkład, bo wiele tych rzeczy w czynie społecznym się robi, ale i duży wkład tutaj środków z budżetu wojewódzkiego. Co nam się nie udało może zrobić w tym okresie, a zakładane to było, to przede wszystkim, o czym myśmy już wcześniej mówili, poprawa bazy oświatowej i poprawa bazy służby zdrowia. Na tym odcinku można powiedzieć, żeśmy się cofnęli, bowiem wiele szkół, to znaczy konkretnie chodzi o szkoły takie jak w Leszczawce, spaliła się w ubiegłym roku. W Brzeżawie została zamknięta ze względu na zły stan techniczny. Podobna sytuacja jest w tej chwili w Żochatynie, gdzie również szkoła jest pod względem technicznym bardzo zła, również i Korzeniec. No, na tym odcinku jest tutaj bardzo, bardzo wiele do zrobienia i tutaj nie udało nam się po prostu tego problemu przyspieszyć. Z różnych powodów oczywiście, przede wszystkim z braku środków, może i po części z braku inicjatywy poszczególnych mieszkańców, bo jest taka prawda, że nie podjęto żadnego tematu budowy szkoły w czynie społecznym, ale no jest to tylko półprawda, bo trudno sobie wyobrazić maleńką miejscowość, gdzie jest 30 numerów, czy 50 nawet, żeby się podjęła ogromnego zadania budowy w tej chwili szkoły, czy klubu, czy tam sklepu i tak dalej. Stąd może tutaj ta inicjatywa społeczna do budowy obiektów jest utrudniona, bo nasze miejscowości w naszej gminie są małe i większość mieszkańców to ludzie starzy, młodzież, spora grupa młodzieży wyjeżdża w poszukiwaniu pracy na inne tereny kraju. Stąd też właśnie te sprawy są utrudnione. Z projektu planu zagospodarowania wiem, że jesteśmy w pomie w Birczy i nie tylko, bo widzieliśmy szyld. Pan jest szefem, może się nam pan przedstawi i nie tylko nam, bo nie będziemy się pytać o imię i nazwisko. Tak, jestem dyrektorem, moje nazwisko Adam Tęcza. W Birczy jestem już 10 rok, a wywodzę się nie stąd, tylko z Mielca. Pan Wojsław tam był kierownikiem warsztatu. Także to już minęło ponad 10 lat, jak zamieszkałem w Birczy. Jaki to duży zakład? No, obszarowo prawie 7 hektarów, a jeżeli chodzi o przerób, za rok 87 to jest około 250 milionów złotych. Ile zatrudnia ludzi? W tej chwili 115 pracowników. To jest tak w porównaniu do innych pomów w województwie duże czy mało? To jest tego typu, no, chyba średnie zatrudnienie. Rozrzut jest od 200 do 70. A jakie wyniki finansowe? Wynik dodatni rzędu 25 milionów złotych. Sądzę, że pan jest dobrym dyrektorem we wszystkim. No trudno mi samemu się osądzać. No ale dyplom tu jest za zdobycie pierwszego miejsca w turnieju szefów. A to jest taka działka trochę rekreacyjno-sportowa. Były takie zawody międzypomorskie w skali trzech województw. Czy sport to pana hobby również? Pomoc dla sportu? Bo widzę tu cały szereg różnych trofeów LZS-u i nie tylko. No, to zasługa pracowników. Mamy klub sportowy Mechanizator, któremu patronujemy. Oprócz innych zakładów tutaj na terenie gminy, no jestem prezesem tego klubu, także... Stąd tyle szkła i różnych pucharów u pana w gabinecie. Ale te zdobycze to są zdobycze pomorskie, także to nie... Tylko pomorskie, nie Bircze, nie gminy. Nie, tylko pomorskie. Co Bircza ma z tego, że jest pom w Birczy? No Bircza już jako pom w tamtym roku obchodziliśmy 35-lecie, także dość długo już działamy tutaj na tym terenie. No i to wynika z szeregu, z zakresu działań, to znaczy naprawiamy sprzęt rolniczy. Dla terenu gminy czy dalej? Dla terenu trzech gmin. W zasadzie w układzie teraz terytorialnym nie ma rozgraniczenia, także zjeżdżają rolnicy i... Kto przyjedzie, to jest obsłużony. Tak. Czym się zajmujemy? Usługi produkcyjne, to znaczy konkretnie produkujemy przyczepy na rzecz przewozu Dużyc, a w wymiarze już dla gminy nasz wydział rekultywacji budowy dróg wykonał około 10 km dróg oraz no, na wartość 150 milionów złotych. W ciągu 5 lat ostatnio. Czy pan oprowadziłby nas trochę po zakładzie? Bardzo proszę. Prosimy. Napraw? Tak, tam obok jest hala napraw sprzętu, biuro warsztatu. A tutaj? A tu w tej chwili jesteśmy przed halą produkcji. Usług
usług ślusarsko-spawalniczych. I co głównie robicie? No przede wszystkim koncentrujemy się tutaj na tej hali na produkcji przyczep oraz części zamiennych do przyczep. To znaczy konkretnie burty do przyczep, osie do przyczep. Możemy to zobaczyć? Oczywiście, bardzo proszę. A Łuża? Dla Agromy Kraków. A, dla Krakowa. A tu jest naprawa jakaś? A w tej chwili tu trwa wymiana lemiesza do wyrówniarki, która pracuje na drogach dojazdowych do pól. To będzie może ciekawy widok. W procesie produkcji. No, maszyna bardzo dokładna. Można w zasadzie dowolnie ustawiać grubość cięcia blachy, a pod grubość cięcia blachy wszystkie parametry nożyc gilotynowych. Czy to jest jakieś komputerem sterowanie? To jest urządzenie elektroniczne. No, naszym zdaniem tu w ocenie fachowców, no aż chyba za dokładne jak na wymogi tutaj naszego przedsiębiorstwa. Ale bardzo precyzyjne i dokładne. Czuła maszyna w każdym razie. Możemy sobie tak przejrzymy tutaj bliżej. W razie stoi tutaj dyrektor, więc nie wiem, co panowie mi odpowiedzą, ale co panowie sądzą o tym zakładzie? Ile pan pracuje tutaj? 18 lat. 18 lat. Bez przerwy? Bez przerwy. Pochodzi pan z Birczy? Z Korzeńca. Ile pan zarabia miesięcznie? No jakieś 16 tysięcy. 16 tysięcy. To jest wszystko, bez z premią? Nie, z premią, tak. Z premią. A co by pan powiedział o Birczy, o gminie, o władzach tutejszych? No raczej w porządku jest wszystko. Raczej tak. No, słyszeliśmy na rynku, że ludzie mówili, że nic się nie buduje, perspektyw żadnych, w ogóle tu nie warto mieszkać. Ja sobie inaczej to wyobrażam. Inaczej pan widzi. Pracownik powiedział, że zarabia 16 tysięcy. Czy to jest prawda? No, dane niezbyt ścisłe, bo pracownik, obliczając sobie wynagrodzenie, uwzględnia dodatków, premii. Także liczy tylko czyste wynagrodzenie, a średnia w tej chwili płaca u nas za okres, no tak wstępnie wyliczamy, 25 tysięcy będzie się kształtować. Przeciętna? Tak, przeciętna. A ile najwięcej zarobił pana pracownik, na przykład w listopadzie czy w październiku? W grudniu 60 tysięcy, ten pracownik, który obsługiwał nożyce gilotynowe. 60 tysięcy? Tak jest. Prasuje? Na razie do tej pory zawiasy, to wszystko się robi. Ile pan zarabia miesięcznie, przeciętnie tutaj w tym zakładzie? No tak 25, 27. Miesiąca. Czy pan pochodzi z Birczy? Nie. A skąd pan dojeżdża? Z Nienadowy. Co pan powie o tej gminie? Ponieważ słyszeliśmy od mieszkańców Birczy, że tu w ogóle perspektyw nie ma i w ogóle nie daje się żyć. No wie pan, no mnie to trudno powiedzieć, bo mało tu jest więcej w zakładzie. No i tak do tej pory to... No tak dobrze nie ma, żeby tak było dobrze. A ile lat pan pracuje tutaj? 16. Czy tutaj? Tak, w tym miejscu. Czy pan mieszka w Birczy? Birczy. Od urodzenia? Od urodzenia. A ile lat pan pracuje w tym zakładzie? Rok czas. A wcześniej gdzie? W PGR-ze Medycy. Ile pan zarabia tutaj? Nie najgorzej. To 27 tysięcy jest wszystko. Proszę pana, jako rodowity Birczanin, co nam pan może powiedzieć o samej miejscowości? Można tu żyć ciekawie? No można. A co pan wieczorami robi? Wieczorami, tylko u mnie jest ta sprawa, że jestem żonaty. Żona nie wypuszcza? No, nie wypuszcza. Czy obowiązki domowe? Obowiązki domowe są. Dzieci? Nie, nie mam dopiero. W planie? W trakcie. No ale wie pan, usłyszeliśmy na rynku w Birczy, że tutaj władza się niczym nie interesuje, perspektyw żadnych, zaopatrzenie fatalne. No wręcz wyjechać stąd. Jak to rzeczywiście pan widzi? No z opatrzeniem to jest... Sprawa taka, jak widać, że jest bardzo trudno i bardzo ciężko jest zaopatrzenie. I te władze trochę, to się mówi trochę tak, to specjalnie nie są. Ale proszę pana, gdyby na przykład był pan naczelnikiem, co by pan zmienił? Co zmienić? To, żeby się poprawiło to zaopatrzenie. Takiego panie dyrektorze!
Tu w tej hali produkujemy pieńki do rąbania mięsa. I tylko pieńki? No oprócz tego inne usługi stolarskie, struganie desek, no i zlecone drobne roboty stolarskie. Ile taki pień kosztuje? W granicach 20 tysięcy. Sam pień czy już z nóżkami? To jest pieniek z opaskami i z podstawą. Tu widać. Pytania pana pracownikom. Jak się żyje w Birczy? Ponieważ na rynku trzech obywateli powiedziało, że żyje się fatalnie, perspektyw żadnych, no wręcz czerni, bieli żadnej. Co pan sądzi? To znaczy moje takie stanowisko jest. Może to wynika, to zgorzknienie zawarte w tych wypowiedziach z faktu, że ci ludzie bardzo dużo przeżyli w okresie powojennym i oczekują jakiegoś szybszego tempa. Ale nie można powiedzieć, że się żyje źle. Są warunki świetne, klimatyczne zwłaszcza, powietrze zdrowe. Mamy świetne pieczywo, ja to tak odbieram. I chyba się ludzie tutaj, jeżeli chodzi w sensie samopoczucia zdrowotnego, na pewno dobrze czują. Ale mówią, nic się nie buduje, towarów nie ma, zaopatrzenie fatalne. To znaczy, kto się chce budować, to się buduje. Nasi pracownicy wybudowali 24 domki jednorodzinne przy wydatnej pomocy zakładu. A uczucia są takie, że każdy by chciał, żeby wybudowała władza, gmina czy spółdzielnia mieszkaniowa. I przekazała mu to. I przekazała. I jeszcze przekazała w wymiarze, że byłby czynsz bardzo symboliczny, załóżmy jak w mieszkaniach PGR-owskich czy zakładowych. I sądzę, że, bo były takie propozycje, założyć spółdzielnię mieszkaniową. Jest możliwość. 15 wystarczy chętnych i spółdzielnia może powstać. Właśnie chciałem również zapytać się pana, bo słyszałem, że pan jest tu no, taką niespokojną duszą organizatorską również w Birczy. No troszeczkę brakuje może i czasu na inne cele, ale akurat sport to moje hobby. I takie obiekty jak Bircza ma, to no, śmiem tutaj stwierdzić, że może się pochwalić chyba najlepszymi obiektami. Może nie w województwie, ale rzadko która gmina ma tego typu obiekty. Hala sportowa, Szczenica sportowa, piękny stadion, wyciąg narciarski niedaleko stąd, 5 kilometrów. Jedyny zresztą w województwie. Także no, są to chyba te rzeczy, które może mieszkańcy nie dostrzegają. Albo... Wszystko zależy od nas samych, powiedział pan dyrektor POM-u. Od naszej inicjatywy, działalności. No i rzeczywiście... Jak na załączonym obrazie widać, mieszkańcy Birczy zakasali rękawy i wybudowali piękny, wspaniały obiekt sportowy, którego i miasto wojewódzkie nie powstydziłoby się. Hala sportowa. Dobrze, że zima jest łagodna, bo hala sportowa jest nieogrzewana. Ale to drobiazg, można ewentualnie lepić na parkiecie bałwana. Tak, to prawda, ten napis dobra praca, lepszy wypoczynek był słuszny. I też powód do dumy mieszkańców Birczy, wyciąg narciarski. Jestem, proszę pana, trochę dobrej myśli, bo
Po pierwsze, ani pan nie powiedział, że nas nie przyjmie, ani też pan nie powiedział, że to, co powiedziałem, to nieprawda. Że pan ma taką znajomość przewidywania. No i sądzę, że chyba się da pan uprosić, żeby... No ja na przykład mogę być tym, który pierwszy by usiadł. Podobno pan i na ręce coś tam widzi. Słucham? Pani z Wetrowy jest? Nie, ja jestem z Rzeszowa. Rzeszowa? Tak. My we dwójkę jesteśmy z Rzeszowa. No to już w Warszawie jeździła. Słucham? To już w Warszawie jeździli. Byli u pana z Warszawy również? Nie wiedzieliśmy o tym, ale dowiedzieliśmy się o panu w Birczy. Bo my tu rzadko w tę stronę przyjeżdżamy. Myli się? Czasy takie. Prywatnych przedsiębiorców podejrzewają o nierzetelność. To jest pana dom rodzinny? Tak. A ile pan ma lat w tej chwili? 84. No to kto może się 85-letniego człowieka w tej chwili jeszcze czepiać i o co? Pan kłopoty, przykrości? Tak, będę, ale już sobie się wszystkiego pozbył, ale jeszcze nie koniec tym wszystkim jest. Też będę. Tylko ja tych wszystkich papierów nie mam. Nie mam, pokazać nie mogę. I pisałem do Warszawy, jeździłem do Warszawy, byłem w ministerstwie. I tak, nigdzie nie ma tego pana, to załatwię. Ja. Tylko najwyżej ten może załatwić, co to zrobię. Dlaczego to? Przecież jak są wyższe urzędniki, mają prawo załatwić. Oczywiście. Sam prezydent też nie załatwił, bo... Tylko odsyłałem do województwa, jak widzę, do powiata, powiat do tego, do gminy, a gmina jak widzę, chce tak robić. Czyli chod do domu sadził i tego. Było zimno na polu, a w izbie jest ciepło. I tak jest. Kiedy pana nogi odczuwa trochę? No, nóg? Nie, ja miałem nogę połamaną 8 lat temu. To znaczy, że był niezdrowy na nogę. Nie, była. 9 miesięcy w gipsie. Uszkodowanie nogi. Uszkodzona była, ta. Teraz drugi. Wantury pan miał trochę. To zawsze. Takie większe awantury? Takie coś rodzinne, nie. Awantury trochę były. Były. Charakter jest pana dobry, ale trochę się pana charakter popsuł. Ostatnio? Zrobił się nerwowy pan. Z pieniądzmi pan ma do czynienia. Pożyczkane pieniądze to jest nieodzyskane, kiepskie oddanie jest. Że pożyczyłem pieniądze i nie oddadzą mi? Kiepsko oddają. Po troszeczkę. To jeżeli nie był, nie ma, to będzie. A chyba, że będzie, bo na razie to ja pożyczam, ale oddaję. No tak, że pan pożycza, tylko to musi być panu. Nie, ja pożyczam u kogoś, bo jestem na pożyczkach, ale oddaję, bo muszę. Co do zdrowia na razie? W porządku, podróżowanie jest. Pan zmienia miejsce swoje? Zamieszkania? Tak. Na razie nic o tym nie wiem. Raz, dwa, trzy razy pan będzie do mnie. Zamieszkanie? Tak. Pan miał być chory trochę na zapalenie. Zapalenie? Tylko nie teraz, tylko już dawno. Żal pan odczuwa, ale coś już do pana nie wróci i jest nie za długo pogrzeb rodziny. Jedna kobieta. Możliwe. Taki wygląd jest. Jedna tylko, na 4 sztuki jest. Ładne rzeczy. Tak. Druga kobieta, bo pan będzie wdów, tak jakby wdowcem. Wam to troszkę lubi pan do kieliszka zaglądać. Z rodziny już dużo osób nie żyje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób.
ulicę, jakiego świadka pan będzie komuś, coś, że ktoś nas pan będzie, coś się pan będzie znęcał, jakby coś, jakieś skażenie, jakby zarzutki pan by miał mieć. Ale to pan przeżyje. Tak. Podróżowanie też będzie. A o tym podróżowaniu jeszcze pan dokładnie nie wie, ale coś wie. Ale to jest zagraniczne podróżowanie. Koniec. Dziękuję bardzo. Dla siebie? Pani lubi tak winko? Z Jaśkiem trochę może jak do ładu dojdziemy. A, na gorąco? Może pani nieco głośniej to radio? Ściszyć? Nie, głośniej. Wypłatę naszych chłopaki prosili, żeby im kupić. Gazetę im dali przy wypłacie. Gazety się bardzo fajnie czyta przy winie Tytan. Kalendarz jest. Też, tak. A dużo tych chłopaków? To co to 5 win? To nie dam im wszystkich. A nie lepiej to kupić koniak? Albo jakąś dobrą wódkę? Dużo pani sprzedaje alkoholu tak dziennie, jeśli jest dostawa? Teraz idzie od ręki. Od ręki. Czyli ile transporterów dziennie? 10-20. I więcej? Leży od wódki. Ale przede wszystkim czysta. Swoją działalność głównie na młodzieży przez prowadzenie kółek zainteresowań dziećmi. Działają tutaj u nas takie zespoły jak Dziecięcy Zespół Wokalno-Instrumentalny, Dziecięcy Zespół Plastyczny, Teatr Lalki Aktora Baj, które prowadzimy wspólnie z Klubem Pracy Książki Piętro Niżej. Ponadto dla młodzieży oferujemy też tutaj jest zespół muzyczny, którego Adam jest właśnie instruktorem, prowadzi te dwie grupy. Nasza działalność nie tylko skupia się na najmłodszych, ale także oferujemy swoją działkę starszym. Mogą tutaj obejrzeć u nas różnego typu wystawy artystów profesjonalnych, które przewozimy z Góry Wystaw Artystycznych z Przemyśla. Skupiamy też tutaj Klub Twórców Ludowych, których mamy właśnie 5 członków. I najwięcej prac pokazuje nam tutaj Mikołaj Mazurek, mieszkaniec Brzegu.
czujemy się dobrze. Pracujemy od 1 października ubiegłego roku. No efekty jakie są, to się zobaczyli tutaj u nas. Co dzieci już potrafią, a co jeszcze jest do zrobienia, jest bardzo dużo, bo chciałbym naprawdę zrobić z tymi dziećmi dużo, bo są przede wszystkim zdolne i chętne dzieci. I się przedstawił uprzejmie. Jestem Helena Wilgucka, jestem gospodarzem Klubu Prasy Książki w Birczy. Klub się mieści w tym budynku. Tak. Proszę pani, myśmy słyszeli tutejsze powiedzenie, że w Birczy bida skwierczy. O, tymczasem, to tylko takie powiedzenie. Właśnie, tymczasem z tego, co widzimy w tym pomieszczeniu, to klubu takiego nie powstydziłoby się i wojewódzkie miasto. Na pewno. Proszę pani, jaka działalność w tym pomieszczeniu? Pomieszczenie jest piękne, ale być może nikt tutaj nie przychodzi. Dlaczego? Bardzo dużo przychodzi. Jest tu bardzo dużo młodzieży z Birczy, z okolic Birczy, którzy właśnie wszyscy przychodzą do klubu, do GOK-u, do Gminnego Ośrodka Kultury. Więc proszę pani, klub i GOK skupia według pani życie kulturalne Birczy i okolic, tak? I okolic. Proszę pani, skąd te puchary, te lalki, te trofea, które tutaj za panią nad papierosami, nad ciastkami stoją? To wszystko zdobyte jest naszą pracą i naszej młodzieży i dzieci. Proszę pani, ja tam nawet widzę, nie chcę zasłaniać panu operatorowi, ale nawet tam widzę nagroda przeglądu, widzę, ale u dołu widzę Grand Prix prezesa RSW. To jest przegląd teatrów Lalek Strzyżów 87, tak? Tak. Tośmy zdobyli w przyszłym roku. W zeszłym roku zdobyliście, tak? Jaka to była sztuka? To była bajka Niepotrzebna awantura. Proszę pani, widzę, że macie tutaj piękny sprzęt. Widzę wzmacniacz, widzę magnetofon Finezja, widzę magnetofon Aria i widzę telewizor kolorowy rzeczywiście z niezłym obrazem. Czy na tym telewizorze, bo przypuszczam, że nie z góry pani powiem, czy na tym telewizorze można odbierać magnetowid? Można. I w kolorze? W kolorze. Czyli jest zamontowany w tym telewizorze system PAL? Tak, tylko nie mamy. Czekamy, że może kiedyś dostaniemy. Nie macie państwo magnetowidu, tak? Tak. Proszę pani, a czy można w takim razie oglądać oba programy telewizji? Tylko jeden. A drugiego programu nie ma. Dlaczego? Czy pani nam może na to pytanie odpowiedzieć? A to jest gospodarz gminy Birczy, proszę popytać. Dzień dobry panu. Proszę pana, czy to jest prawda, że można oglądać w tym telewizorze i magnetowid, i piękny kolor, a tymczasem nie ma tutaj drugiego programu? Dlaczego tak się dzieje? No, jest rzeczywiście, odbieramy tutaj na terenie gminy pierwszy program z naszego przekaźnika tutaj w Birczy. Z tego przekaźnika na górze. Na górze, tam, tutaj tak, nad Birczą, który tak? był budowany w ramach czynu społecznego, dane został w roku 77 i rzeczywiście podjęliśmy temat następny, aby uruchomić drugi program. Byłem osobiście w Urzędzie Telekomunikacji w Krakowie. Po tym moim wyjeździe i naszym wniosku Urzędu Gminy, był to wniosek złożony na podstawie wniosków zgłaszanych przez społeczeństwo naszej gminy. Były prowadzone tutaj badania na naszym przekaźniku i niestety pokrycie sygnału od przekaźnika w Przemyślu, jaki jest zaledwie 50%, na co Urząd Telekomunikacji w Krakowie nie może dać dotacji, bo byłby słaby obraz. I jest zapewnienie, że po przebudowie przekaźnika na Suchej Górze koło Krosna, a to te prace mają być zakończone w 89 roku, i po tym terminie, względnie w 89 roku, sprawa drugiego programu w Birczy będzie ponownie rozpatrzona. A co mówią, no nie powiem gdzie, tak. że w Birczy bida skwirczy? No jest tylko tak, takie tego, ale w zasadzie do nas przez Birczy przyjeżdża wielu turystów z innych miejscowości i nie jest to taki obraz może, że nie ma tutaj no, gospodarności, że ten teren się nie rozwija. No, myśmy tutaj w swoich wypowiedziach powiedzieli tylko najważniejsze te problemy, ale w tym okresie od powstania Urzędu Gminy wiele się zrobiło w porównaniu do roku 73, kiedy można było w tym okresie zrobić trochę więcej, ponieważ nie było takich ograniczeń finansowych czy wykonawstwie, czy w zaopatrzeniu w materiały w ogóle budowlane. Czyli to powiedzonko to jest złośliwość i pomówienie? To jest złośliwość i pomówienie, bo nasz teren się rozwija, może nie tak szybko, powiedziałem, bo był
trochę zastój, bo te walki tutaj z bandami UPA trwały dłużej i stopniowo wzrasta i produkcja rolna. Dostajemy większe przydziały ciągników, sprzętu rolniczego w związku z uchwałą tą numer 4 Rady Ministrów. No kiedyś dostawaliśmy 10 ciągników przykładowo, dzisiaj dostajemy w ubiegłym roku 30 ciągników. A potrzeb jeszcze jest dużo, bo mamy prawie 70 podań rolników, gdzie każdy jest i odpowiada kryterium, jakie podał wojewoda, ma odpowiednią powierzchnię gruntu i dobrą sprzedaż. Proszę panów, ja bym chciał życzyć panom i mieszkańcom tej gminy, żeby panowie no, za jakiś czas, sądzę, bardzo, bardzo bliski. Kiedy już może nie ja, ale kto inny zapyta się panów, czy to prawda, że w Birczy bieda skwirczy, to panowie aż podskoczą i powiedzą nieprawda. Dziękuję panom. Pani tutaj jest rodaczka, rodak, prawda? I niektórzy dbają o to, żeby coś tutaj było, prawda? Żeby coś tutaj, jakieś życie jakieś kwitło, prawda? Nie uciekli z tego terenu, tylko zostali. Zresztą to trzeba powiedzieć, że bardzo dużo młodzieży u nas zostaje. To jest pozytywne. Tam proszę popatrzeć, te bloki takie mieszkalne, to budowane są przez ludzi młodych. Dużym, prawda, wysiłkiem. On proszę, Gola się buduje. Także młodzi ludzie tutaj widzą przyszłość przed sobą. To nie jest tak, jak prawda, że niektórzy upuszczają, prawda, uciekają, a tutaj zostają, prawda. Mnie na przykład cieszy to, że młodzi ludzie tutaj zostają, prawda, i tu są przywiązani, chcą żeby tu coś było, prawda. To jest najważniejsza chyba sprawa. Wyjeżdżamy z Birczy po całym dniu wrażeń. Mądrzejsi o te lekcje. Lekcje dla nas i dla was.